Piątek, 27 maja, Mikołaj Gwoździowski, zapraszam na wydarzenia. O problemach, inwestycjach i bolączkach Zakrzowa oraz Mokrzyszowa władze miasta Tarnobrzega rozmawiały w miniony weekend z mieszkańcami w trakcie cyklicznych spotkań osiedlowych. Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią powróciły spotkania osiedlowe. Jako pierwsi swoje problemy i oczekiwania prezydentowi Tarnobrzega oraz naczelnikom wydziałów z Urzędu Miasta przedstawili mieszkańcy Zakrzowa. Problemów jak zwykle na osiedlach podmiejskich jest bardzo dużo. To są chodniki, to są drogi, to są odwodnienia, a Zakrzów jest specyficznym osiedlem, ponieważ znajduje się na nim bardzo dużo rowów melioracyjnych i spółki wodne co mogą to robią. Też dzisiaj będziemy zapewne prosić pana prezydenta, aby w miarę możliwości dofinansował też spółki wodne, ponieważ one pracują dla miasta, ponieważ Zakrzów jest integralną częścią tego miasta. W związku z powyższym chodzi o takie nieduże dofinansowanie, aczkolwiek, bo wiemy, że w tej chwili jest bardzo ciężka sytuacja finansowa w mieście, jednakże kosztem pewnych wyrzeczeń można to zrobić. Ponadto mieszkańcy Zakrzowa wyrażają nadzieję na poprawę estetyki na tym osiedlu. W tej chwili, jeżeli chodzi o porządki, są takie sobie. Koszenie traw odbywa się 2 razy w roku. Niejednokrotnie trawy sięgają do kolan, a potem koszenie ich powoduje to, że są zaśmiecone ulice. Też estetyka, jeżeli chodzi o wykonanie prac. Wiele z tych tematów było już znane władzom miasta, a część potrzeb udało się już zaspokoić. Remonty dróg, chodniki, koszenie, dostawianie kolejnych lamp. To są te problemy, które najczęściej się pojawiają na osiedlach. W Zakrzowie było podobnie, również ze spustami mamy pewne problemy, chociażby z odwodnieniem. Więc te tematy były tematami numer jeden. To są faktycznie rzeczy, na które mieszkańcy chociażby czekali. Tak jak wczoraj powiedzieli, to 20-25 lat, no dobrze się niektóre tematy już udało w jakiś sposób tam załatwić. Chociażby koszy na śmieci, czy temat lustra na jednym ze skrzyżowań. Został załatwiony od ręki, bo tu bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale chociażby temat chodnika na ulicy Truskawkowej już był trochę trudniejszy i wiadomo, że będzie potrzeba jeszcze kilku miesięcy najprawdopodobniej na realizację. Po Zakrzowie przyszedł czas na Mokrzyszów i na tym osiedlu nie zabrakło problemów oczekujących na rozwiązanie. Na tą chwilę osiedle Mokrzyszów potrzebuje jeszcze szeregu dróg i oświetlenia. Myślę, że taką główną potrzebą, o którą się mieszkańcy upominają, to jest ulica Chrobaka i ulica Pazia w tej chwili. Później będziemy mieli życzenia odnośnie nowego osiedla, które powstaje za rzeką Mokrzyszówką. Tam też jeszcze nie ma żadnej inwestycji zrobionej odnośnie drogi i odnośnie oświetlenia. Będą na pewno pytania o widno i bezpiecznie, kiedy będą realizowane doświetlenia, jak z remontami dróg, z cząstkowymi, jak z przygotowaniem tej dużej inwestycji, bo to jest ulica Chrobaka chociażby, jest w tej chwili na etapie projektowania, ulica Pazia. No i to będzie tutaj pewne będą tematy, które tutaj są tematami numer jeden. Myślę, że też może być temat szkoły, bo tutaj jest potężny remont dachu nad tą starą częścią szkoły przewidziany, no bo jak widać od wielu lat ten dach jest w bardzo złym stanie, no i będzie potrzeba, żeby go wreszcie wyremontować. W trakcie spotkania padły również takie tematy jak kwestia usunięcia budynku grożącego zawaleniem, czy problem jednego z mieszkańców, na którego działkę podrzucone zostały potłuczone szyby, uniemożliwiając w ten sposób rozpoczęcie planowanej inwestycji. Ile odpadów generuje Tarnobrzeg? Jak dużo kosztuje odbiór śmieci i jakie są potrzeby inwestycyjne związane z ich gospodarowaniem? O tym rozmawiano podczas ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Tarnobrzega, jaka została przedstawiona radnym, określa możliwości techniczne i organizacyjne miasta w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie przetwarzania odpadów zmieszanych, zielonych, pozostałości sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych oraz kosztów systemu. Dostarcza również informacje o liczbie mieszkańców i właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie. Szacujemy, że na chwilę obecną brakuje nam zadeklarowanych między 4 a 5 tysięcy osób, no bo mamy 45 tysięcy zameldowanych, 35 tysięcy deklaracji, a nasz szacunek co do ilości osób zamieszkałych na terenie miasta to jest około 40 tysięcy. Jak to się przekłada na ilość generowanych odpadów? Jak informuje naczelnik Piotr Pawlik, są to liczby porównywalne do lat ubiegłych.
W skali roku jest to około 7-7,5 tysiąca ton odpadów zmieszanych. No, poszczególne frakcje są już ilości znacznie mniejsze. Natomiast w skali kolejnych lat te ilości nie wzrastają. Więc generujemy w Tarnobrzegu odpadów tyle, ile statystycznie w Polsce, o może tak. W 2021 roku obsługa systemu, wliczając w to odbiór odpadów, wynagrodzenia i szkolenia pracowników, kosztowała nieco ponad 12 milionów złotych. Jak można przeczytać w analizie stanu gospodarowania odpadami komunalnymi, na ten moment wpływy z uiszczanych przez mieszkańców opłat za odbiór śmieci są wystarczające do pokrycia wydatków. Co będzie dalej? Na chwilę obecną te opłaty, które mamy, czyli 26 zł, wystarczają na pokrycie kosztów. Natomiast mówimy o chwili obecnej. No, wiadomo, mamy sytuację, jaką mamy. Jest inflacja. Zobaczymy. W 2021 roku nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych. To właśnie głównie o nie pytali radni. W 2020 roku było do nas przesłana koncepcja rozwoju systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Ja wiem, że ta koncepcja miała być związana z dofinansowaniem. Ta koncepcja była też napisana, że to w perspektywie roku do 2022. Czy coś z tej koncepcji zostało rzeczywiście wprowadzone? Na jakim etapie to jest? Czy my z niej zrezygnowaliśmy? Czy to będzie realizowane? W 2019 roku składany był też za pośrednictwem właśnie RDM-u wniosek o powstanie, dofinansowanie i utworzenie, można powiedzieć, tutaj firmy zajmującej się tymi odpadami, prawda? I chciałbym spytać, wtedy nie dostaliśmy tego dofinansowania, na jakim to jest etapie i czy my od tamtego czasu podjęliśmy jakiekolwiek dodatkowe działania. Tam były dwie jakby koncepcje rozwoju systemu gospodarki odpadami. Obie koncepcje zakładały rozwój systemu odbioru, czyli wiatr. W jednej była kwestia związana z rozwojem własnej spółki odbierającej i wiadomo, w jednej i drugiej była kwestia przetwarzania tych odpadów, czy też utylizowania ich. Ten pierwszy wniosek na 11 milionów w sumie, który zawierał rozbudowę wiatr, zakup kontenerów i rozbudowę przoku, niestety upadł. Natomiast jeśli chodzi o działanie z własną spółką, no to niestety to nic nie zostało zrobione, bo to są olbrzymie koszty. I też jakby od tej koncepcji tworzenia własnej spółki odbierającej odpady odeszliśmy. Cały czas jednak planowana jest rozbudowa wiatr. Wspólnie z właścicielami budynków, czyli Tarnobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami, będziemy składali wniosek o rozbudowę wiatr, ilości wiatr. Szacujemy, że dobudujemy około 80 wiatr dodatkowych. Natomiast czy uda nam się to złożyć w 2022 roku, to będzie uzależnione od po prostu posiadanych środków na wkłady własne, zarówno ze strony miasta, jak i innych podmiotów. Na podmiejskich osiedlach Tarnobrzega ruszyła promocja programu Czyste Powietrze. Organizatorem spotkań jest Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego. Mokrzyszów, Sielec i Wielowieś. Na tych osiedlach miały już miejsce bezpośrednie spotkania z mieszkańcami dotyczące czystego powietrza. Programu, który ma przede wszystkim na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Polega przede wszystkim na wymianie starych kotłów węglowych na kotły nowej generacji. W tej chwili już nie ma możliwości wymienić kotła węglowego na kocioł węglowy piątej klasy, tylko może być wymieniony na kocioł węglowy, na kocioł gazowy. Istnieje też możliwość wymiany kotłów węglowych na kotły na pelet, na kotły olejowe, na kotły zgazowujące drewno. No i poza tym cały program dotyczy również termomodernizacji budynków mieszkalnych, czyli w skład termomodernizacji może wejść docieplenie ścian, docieplenie stropów, wymiana okien, wymiana drzwi. No to są podstawowe, ale też może to być założenie instalacji fotowoltaicznej pod warunkiem, że się wymienia kocioł. Może to też być założenie instalacji wentylacji mechanicznej w domu. Poziom dofinansowania i koszty uzależnione są od sposobu i rodzaju wymiany. Dofinansowanie w tej chwili mamy trzy rodzaje, 30%, 60% i aż 90% dofinansowania. W tych podwyższonych dofinansowaniach naprawdę udział, dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jest znacząca, biorąc pod uwagę wysokość inwestycji w danym gospodarstwie.
Dotacja przysługuje, gdy pozwolenie na budowę domu zostało wydane przed 31 grudnia 2013 roku z rządowego programu Czyste Powietrze. Poza tym może skorzystać każdy, pod warunkiem, że dochody na jedną osobę w rodzinie nie przekraczają 100 tysięcy złotych. Jeśli te dochody są mniejsze, wtedy mamy te stopnie dofinansowania wyższe. Jeśli dochody są poniżej 1560 zł, wtedy dofinansowanie jest 60% na osobę oczywiście. Jeśli te dochody są poniżej 900 zł na osobę, dofinansowanie jest 90%. Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami promujące Czyste Powietrze zaplanowano jeszcze w 5 podmiejskich osiedlach. 30 maja pracownicy Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego będą gościć w Nagnajowie, 2 czerwca w Sobowie, 7 na osiedlu Michocin, 8 w Zakrzowie i 13 czerwca w Ocicach. Wszystkie rozpoczną się o godzinie 17. Bezpośrednio będzie się można z nami rozmawiać, umawiać się na konkretne terminy już. My odpowiemy na wszystkie pytania Państwa, którzy będą zainteresowani tym programem. Zachęcimy do jego udziału. Czyste Powietrze potrwa do 30 września 2029 roku. Do tego czasu wydatkowane będą środki. Z kolei umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 grudnia 2027 roku. Kolejny etap technicznego ogrodu – inwestycje w infrastrukturę drogową i sportową. Gorzyce nie zwalniają tempa. Na terenie całej gminy prowadzone są prace remontowe. Powoli zbliża się finał rewitalizacji centrum Gorzyc. Stare miejsce handlu pod chmurką cały czas się przeobraża, a wszystko to w ramach trzeciego etapu projektu polegającego na rozbudowie infrastruktury publicznej. W zakresie tych robót to jest przede wszystkim w tej chwili wymiana wszystkich instalacji, które znajdują się pod ziemią, czyli wodociąg, kanalizacja, instalacje gazowe, elektryczne, jak również budowa nowych instalacji, które będą zaopatrywać w media ten nowo powstający plac handlowy. Będzie on nadal pełnił swoją funkcję. Dodatkowo mieszkańcy zyskają także nową przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową. Handel będzie odbywał się do południa, po południu będzie to miejsce, kolejne miejsce, gdzie będzie można wypocząć, spotkać się, będzie tu bardzo fajna, nowoczesna wiata, będzie nowa płyta całego placu, jak również, czego nie było wcześniej, tutaj powstaną nowe nasadzenia. Przebudowa placu handlowego rozpoczęła się od wyburzenia starego przedwojennego budynku, który z uwagi na zły stan techniczny od dawna nie był użytkowany. Trzeba było go rozebrać. W tym miejscu powstanie parking właśnie do obsługi całego tego terenu, który został już po części zrewitalizowany, no i do obsługi tego placu. Wartość inwestycji to 2 400 000 zł, z czego blisko 1 300 000 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawca zadania na jego wykonanie ma czas do końca października tego roku. Być może uda się go jednak zakończyć wcześniej i mieszkańcy będą mogli cieszyć się z tego nowego miejsca już w lipcu. Z kolei boisko sportowe we Wrzawach cały czas czeka na wszystkich sportowców. W ostatnim czasie zostało wyposażone w 6 masztów oświetleniowych, dzięki którym można korzystać z obiektu do późnych godzin popołudniowych o różnych porach roku. Ta inwestycja w sportową infrastrukturę kosztowała prawie 160 tysięcy złotych. Znacznie więcej środków zostało przeznaczonych na zadania drogowe. Są one dofinansowane z różnych projektów i prowadzone niemal w całej gminie. Na osiedlu Przybyłów remontowana jest obecnie ulica Tuwima, tak zwana droga KLD1. Tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych. Bardzo duża inwestycja, więc wykonujemy tu przede wszystkim ścieżki rowerowe, chodnik, drogę, kanalizację deszczową ze stacją pomp, która będzie nadmiar tej wody deszczowej przerzucać do oczyszczalni ścieków i oświetlenie. Już został rozstrzygnięty przetarg i podpisano umowę na drugi etap prac. Remont, którego wartość szacowana jest na 5 200 000 zł, przeprowadzi ten sam wykonawca. Termin zakończenia zadania to grudzień 2022 roku. Ta droga będzie łączyć ulicę Przybyłów z Motyczem Poduchownym. Będzie się łączyć z drogą krajową 77. 3 kilometry dróg modernizowane są z Funduszu Polski Ład. Prace prowadzone są m.in. na osiedlu Przybyłów, we Wrzawach, w Furmanach i Orliskach. Inwestycja jest kosztorysowana i umowa podpisana na 1 700 000. Też jest w trakcie realizacji. Pierwsze odcinki dróg we Wrzawach już są gotowe. Zaawansowane roboty są już w tej chwili w Orliskach i w Furmanach.
i pozostają Gorzyce, czyli drugi etap ulicy Chopina, czyli będzie się krzyżować ta ulica właśnie z tą ulicą Tuwima. Na osiedlu parking i ulica częściowo 3 maja i jeszcze tu na Przybyłowie ulica Dąbrowskiej. Na inwestycje drogowe z Funduszu Polski Ład gmina pozyskała 90% dofinansowania, z Funduszu Dróg Samorządowych na pierwszy i drugi etap 60%. W sumie zostało na nie zaangażowanych już blisko 12 milionów złotych. Wszystkie remonty mają być zakończone w tym roku. W Tarnobrzegu, na dziedzińcu Zamku Dzikowskiego, miał miejsce uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka oraz 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Była to jednocześnie okazja do podziękowań, gratulacji i przyznania strażakom odznaczeń i wyższych stopni służbowych. 1 lipca 1992 roku powołano do życia Państwową Straż Pożarną. Jubileusz tego wydarzenia, związanego z reformą ochrony przeciwpożarowej, był okazją do spotkania. Podczas niego nieocenioną pracę strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotników, którą szczególnie wykazali się w dobie pandemii i teraz, w sytuacji wojny za sąsiednią granicą, mówili podkarpacki komendant wojewódzki PSP Andrzej Babiec oraz komendant miejski PSP w Tarnobrzegu Marian Róg. W ciągu ostatnich 30 lat przyszło nam jednak jako Państwowej Straży Pożarnej, a szerzej Krajowemu Systemu Ratowniczo-Gaśniczemu, którego jesteśmy organizatorami, sprawdzać w praktyce swoje przygotowanie, wyposażenie i umiejętności podczas wyzwań o wiele szerszym zasięgu niż gaszenie pożarów. Znaczna część interwencji, które teraz podejmują strażacy, to głównie miejscowe zagrożenia, akcje ratownicze związane z kolizjami i wypadkami w ruchu drogowym, gwałtowne zjawiska atmosferyczne czy zdarzenia medyczne. W czasie pandemii natomiast strażacy zaczęli wykonywać zupełnie nowe zadania. Byli na granicach, badali temperaturę, odkażali miejsca publiczne, dostarczali środki higieniczne i żywność. Wspomagali starszych i samotnych, byli też w szpitalach covidowych, nieśli pomoc informacyjną czy dowozili na szczepienia. Kiedy wydawało się, że mamy już wszystko za sobą, przyszedł 24 lutego. Agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę i kolejne wielkie zadanie, które czekało na Państwową Straż Pożarną i Ochotnicze Straże Pożarne. Ostatnio miałem przyjemność gościć dyrektorów z państw Morza Bałtyckiego, którzy przyjechali, bo chcieli zobaczyć, jak zorganizowaliśmy pomoc dla uchodźców. Robiliśmy takie krótkie statystyki, podsumowanie i w ciągu tych 2 miesięcy pierwszych w pomoc uchodźcom zaangażowanych było ponad 5 tysięcy samochodów i ponad 16,5 tysiąca strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Organizowaliśmy punkty recepcyjne. Byliśmy odpowiedzialni za transport kołowy i kolejowy. Powiem tak, że dzięki naszemu zaangażowaniu Straży Pożarnej z transportu autobusowego skorzystało 80 tysięcy uchodźców, a z transportu kolejowego ponad 300 tysięcy. Państwowa Straż Pożarna nie ustępuje pod względem przygotowania, wyszkolenia, wyposażenia i skuteczności działań służbom innych krajów, a w wielu aspektach stawiana jest na świecie jako wzór profesjonalnie zorganizowanej służby ratowniczej. Uroczystość Dnia Strażaka była okazją do przyznania strażakom odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa oraz awansów służbowych. Chciałem podziękować naszym dowódcom, naszym przełożonym na czele z panem komendantem wojewódzkim za odznaczenia, za stopnie, za to, że tyle ich jest. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Tak wyjątkowy jubileusz nie mógł się odbyć bez podziękowań i gratulacji dla wszystkich strażaków, którzy każdego dnia służą innym, nierzadko narażając swoje własne życie i zdrowie. Chciałem w imieniu swoim oraz nieobecnego dzisiaj pana ministra, posła Rafała Webera złożyć Państwu serdeczne gratulacje, podziękowania za to, co robiliście do tej pory i za to, co czeka Was w przyszłości. To Wy wspólnie z pozostałymi służbami mundurowymi, z wojskiem, z policją, ze Strażą Graniczną zabezpieczacie bezpieczeństwo naszego kraju. Chciałabym bardzo serdecznie pogratulować pięknego jubileuszu Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. To już 30 lat zapewniacie bezpieczeństwo mieszkańcom tego miasta, które się pięknie rozwija.
ale też zapewniacie wysokie standardy waszej służby. Na tych ludziach, czyli na was, drogie druhny, drodzy druhowie, można zawsze polegać. Dziękuję wam za to. Gratuluję odznaczeń, gratuluję wyróżnień, gratuluję awansów. Specjalne podziękowania za zasługi na rzecz organizacji, funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa otrzymał komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, Marian Róg. Ja też nie kryję tutaj emocji, tym bardziej, że jako jednym z nielicznych dane mi było 1 lipca 1992 roku ślubować rotę ślubowania i po 30 latach pracy jestem dumny, że spotykam się tutaj i dalej jeszcze pracuję z wami. Podczas uroczystości strażacy podziękowali również przybyłym gościom, osobom, które na co dzień w różny sposób wspierają ich działania i pracę. Trwa proces formowania 18 Pułku Artylerii, który ma stacjonować w Nowej Dębie. Rozwojowi mieszkalnictwa wielorodzinnego, ukierunkowanego na potrzeby tworzących się struktur wojskowych, poświęcona została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Decyzją rządu w ubiegłym roku został powołany 18 Pułk Artylerii w Nowej Dębie, nowa jednostka wsparcia 18 Dywizji Zmechanizowanej. Decyzje związane z jego formowaniem przyspieszają. Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon dostrzega w tym szansę dla miasta, przede wszystkim o charakterze demograficznym, o czym mówił podczas sesji poświęconej rozwojowi mieszkalnictwa wielorodzinnego na potrzeby powstających struktur wojskowych. Liczymy na to, że tutaj w naszym mieście, w okolicy, zamieszkają młodzi ludzie, zamieszkają ze swoimi rodzinami, będą tutaj pracować, żyć, będą tu płacić podatki. Ich dzieci będą chodzić do naszych przedszkoli, żłobków, do szkół. Chcielibyśmy, żeby nie tylko strzelali i wyjeżdżali później gdzieś daleko poza obręb naszego miasta czy powiatu sąsiednich, ale także, żeby tutaj zamieszkali. Gmina chce wspomóc Agencję Mienia Wojskowego w rozwoju budownictwa wielorodzinnego. Jak zaznaczył burmistrz, posiada grunty, które może zaoferować wojsku. Między innymi do dyspozycji będziemy posiadali tereny, czy posiadamy tereny na osiedlu Poręby Dębskie. To są co prawda na pograniczu miasta, ale trzeba mieć taką świadomość, że Nowa Dęba to miasto kompaktowe, więc to nie są jakieś odległości zbyt wielkie. Dwie działki o powierzchni 5,5 hektara. Kolejna z propozycji, która już funkcjonuje, to jest plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Północ i tam są podejmowane działania w zakresie budownictwa wielorodzinnego przez deweloperów i to jest też możliwość współpracy Agencji Mienia Wojskowego, bo myślę, że nastąpi szybciej niż nasze propozycje zostaną zrealizowane. Gmina oferuje również możliwość współpracy przez struktury wojskowe w ramach dostępnych projektów, które są dzisiaj na rynku tutaj w Polsce, czyli i wspierany przez rząd to jest społeczna inicjatywa mieszkaniowa, gdzie jest też możliwość podejmowania takich akcji współpracujących. Ministerstwo Obrony Narodowej i Agencja Mienia Wojskowego są zainteresowani budową bloków w Nowej Dębie, co potwierdził uczestniczący w obradach radnych wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. Tu jesteśmy w dialogu także a propos innych gruntów, które pan burmistrz wskazał i tutaj sukcesywnie Agencja Mienia Wojskowego będzie te decyzje podejmować, także a propos kolejnych działek, te oferty, które państwo składaliście, żeby wnieść te grunty do Agencji Mienia, żeby agencja mogła wykorzystywać je zgodnie ze swoim statutowym przeznaczeniem, także są dla nas bardzo atrakcyjne w takim wymiarze, poszerzają możliwości agencji, więc wierzę, że także tam powstaną budynki mieszkalne, które będą użytkowane przez naszych żołnierzy. No bo naszą ambicją jest to, żeby poprawiać warunki służby wojskowej. W sesji, która została zorganizowana w Samorządowym Ośrodku Kultury, uczestniczyli także wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, poseł Zbigniew Chmielowiec oraz zastępca dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie. Wszyscy zgodnie podkreślili, że podejmowane decyzje mają duże znaczenie dla Nowej Dęby. Deklarujemy, że inwestycja zostanie zrealizowana sprawnie i szybko. Jako wiceminister mogę podać przykład inwestycji niedaleko realizowanej w Chmielowie, gdzie nigdzie na Podkarpaciu tak szybko nie udało się przekazać działki, zorganizować całego procesu inwestycyjnego właśnie tutaj. Wyjątkowa symbioza mieszkańców, radnych, synergia, współpraca.
Zgodnie z planem rok 2025 powinien zakończyć proces przyjmowania do nowo formowanej struktury wojskowej. W Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzycach odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce na lata 2021-2030. Wszyscy, którzy wzięli w nim udział, mogli wyrazić swoje opinie i zgłosić własne sugestie. Strategia to najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy na kolejne lata. Ten dokument generalnie jest po to, żeby pomóc w funkcjonowaniu gminy, ocenić jej słabe, dobre strony, posłuchać mieszkańców, co by chcieli, żeby jakie zadania miałyby się tam znaleźć, bo to jest bardzo istotne. No i ta strategia ma nam pokazać, jakie kierunki rozwoju naszej gminy są ważne. Dokument ten został opracowany zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w 2020 roku. Tworzony był on we współpracy z kielecką firmą Inicjatywa Lokalna.pl. Prace nad strategią rozpoczęły się od uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do tych prac. Następnie został przeprowadzony proces diagnostyczny, były badania ilościowe, jakościowe. Mieliśmy dwie ankiety wśród mieszkańców przeprowadzone i na podstawie wyników tej diagnozy, która też była konsultowana z mieszkańcami, opracowaliśmy projekt do konsultacji. Miały one miejsce m.in. w Gminnym Ośrodku Kultury. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia programowe i wdrożeniowe dokumentu, wizja, misja, cele strategiczne wraz z odpowiadającymi im działaniami, a także zakres rzeczowy projektów strategicznych, które planowane są do realizacji przez samorząd gminy. Kierunków jest kilka. No przede wszystkim mieszkańcom chce się lepiej żyć tutaj. No chce, żeby była lepsza infrastruktura techniczna, chce, żeby była place zabaw, żeby była kanalizacja, żeby były drogi, chodniki lepszej jakości. No ale również dużo jest mowy na temat turystyki, bo gmina Gorzyce ma niesamowicie fajne położenie, bo to są widły Wisły i Sanu. I aż byłoby grzechem nie wykorzystać tego położenia. Dlatego planujemy to, abyśmy taką weekendową turystykę tutaj zapewnili mieszkańcom, kajakową, kamperową, ale również tradycyjnie rozwijamy sieć dróg. Chcemy, żeby każdy miał ten mieszkaniec asfalt w miarę możliwości do domu doprowadzony, żebyśmy mieli place zabaw, żeby dzieci miały przedszkola, żłobek założyliśmy. No i chcemy to wszystko rozwijać w przyszłej perspektywie. Strategia rozwoju gminy Gorzyce ma być pomocna w skutecznym pozyskiwaniu funduszy na realizację tych różnych inwestycji. Jak zapowiada Adam Kumor, sekretarz gminy, samorząd zamierza po nie sięgać. Niewykorzystanie środków zewnętrznych jest złym gospodarowaniem po prostu. No, jeżeli one są, to trzeba po nie sięgać, bo to nam daje, myślę, 60-70% każdej inwestycji. No, kłócenie się przy pozyskiwaniu tych środków jest niepoważne. No my staramy się, aby ta infrastruktura i życzenia mieszkańców były spełnione również dzięki tym środkom zewnętrznym, głównie z Unii Europejskiej. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce będą prowadzone do końca maja. Każdy ma zatem jeszcze szansę wyrazić swoje opinie i zgłosić ewentualne sugestie. Każdy może zapoznać się z projektem dokumentu, czy to w Urzędzie Gminy, czy na stronie internetowej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej. Tam jest też udostępniony formularz zgłaszania uwag i każdy może swoją uwagę czy opinię zgłosić, także to też nie jest tak, że jest to już zamknięty projekt i nic się tutaj nie może zmienić, tylko jak najbardziej czekamy na takie uwagi i opinie. Zgodnie z przepisami ustawowymi dokument ten trafił do zarządu województwa, ponieważ podlega opiniowaniu, a także do innych podmiotów zewnętrznych, w tym do sąsiednich gmin. Ósmoklasiści odetchnęli z ulgą. Egzaminy końcowe mają już za sobą. Jak sobie z nimi poradzili? Wtorek 24 maja to był sądny dzień dla tegorocznych ósmoklasistów. Efekty kilku lat nauki, czytania lektur, rozwiązywania wielu zadań właśnie od tego dnia miały być sprawdzane, a zaczęło się tradycyjnie od egzaminu z języka polskiego. Brałem rozprawkę, choć nad opowiadałem też się zastanawiałem, ale rozprawka chyba ten, no i zemsta w tych pierwszych zadaniach. Zemsty się spodziewałem. Co do lektury na polskim, to zemsta była dość przewidywalna i proste były zadania. Opowiadanie było na temat, że mamy się przenieść do świata osoby z lektury, a rozprawka była na temat przyjaźni i życzliwości. Pisałeś rozprawkę na jaki temat? Na temat
przyjaźni i napisałem tam o kamieniach na szaniec. Okay. Przeczytałeś? Tak. Napisałam opowiadanie Zemsta. Powiem, że powtarzałam ją akurat dzień przed, bo tak dziwnie właśnie pomyślałam sobie, że a jednak może być ona i powtórzyłam ją akurat dzień przed, więc wydaje mi się, że będzie w porządku. Spodziewałaś się zemsty? Nie właśnie, bardziej balladyny i kamienie na szaniec. Okay. Ale zaskoczyło, poradziłaś sobie mimo zaskoczenia? Tak. I totalnie się nie spodziewałam zemsty, ale dali nam bardzo łatwy fragment tej zemsty, więc no poszło łatwo. Pisałam opowiadania. Z Ebenezerem Scrooge'em, bo tam było temat opowiadania, że przeżyliście jakąś przygodę i że ta przygoda czegoś cię nauczyła. I napisałam po prostu opowiadanie, bo dostałam jakieś weny. Na polskim pisałam rozprawkę, bo wydawała mi się łatwiejsza. Czy był stres? Przed polskim tak, ale potem już z górki. Dzień później, 25 maja, uczniowie przystąpili do egzaminu z matematyki, a 26 maja z języka angielskiego. Większość ósmoklasistów, z którymi rozmawialiśmy, wydawała się być zadowolona. Który z trzech testów okazał się najłatwiejszy? Który arkusz zaskoczył? Najłatwiej chyba poszedł angielski dzisiejszy, ale matma i polski też nie były trudne. Moim zdaniem najłatwiejszy była matematyka. No, egzaminy były dość proste. Nic mi nie sprawiło problemu. Najłatwiejszy angielski, najtrudniejszy chyba polski. Poszło, wydaje mi się, że dobrze. Wydaje mi się, że jednak polski był najłatwiejszy, angielski, a matematyka poszła mi najsłabiej. Ale tak to wydaje mi się, że będzie w porządku. Okay. Czyli zadowolona jesteś? Tak, zadowolona. Moim zdaniem najtrudniejszy był angielski, bo nie umiem za bardzo, ale najprostszy i najfajniej mi się pisało polski. Najłatwiejszy był angielski, ponieważ no trochę już tego angielskiego uczę i przy okazji jeszcze było, mam jakby doświadczenie z lat młodszych, bo dużo przebywałem z takimi osobami, ale najtrudniejsze było chyba polski dla mnie. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, uczniowie, którzy zdają egzamin ósmoklasisty w tym roku, oficjalne wyniki poznają 1 lipca, a już tydzień później, 8 lipca, otrzymają zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Starostwo powiatowe w Tarnobrzegu rozstrzygnęło konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Większość zarządzających pozostała bez zmian. Przed nimi za to nowe wyzwania, związane m.in. z remontami. 23 maja przeprowadzono konkurs na dyrektorów w 4 placówkach oświatowych znajdujących się na terenie powiatu tarnobrzeskiego. W 3 z nich dyrekcja nie uległa zmianie. Są to poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Nowej Dębie, której dyrektorem wciąż będzie Monika Szczepan, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Grębowie zarządzany przez Janusza Galiniaka i zespół szkół w Gorzycach, gdzie funkcję dyrektora dalej sprawować będzie Krzysztof Komórkiewicz. Bycie dyrektorem myślę, że to jest bardzo trudne zadanie. Chyba o tym też może świadczyć to, że kandydatem na dyrektora zespołu szkół w Gorzycach byłem tylko ja, nie było innych chętnych. No to jest praca, powiedziałbym, chyba 24 godziny na dobę. Odpowiedzialność niesamowita. Jakie wyzwania teraz przed dyrektorem, co chcielibyśmy zrobić? No ja myślę, że przede wszystkim po tych 2 ciężkich latach podnieść jakość pracy szkoły, podnieść jakość nauczania, bo te 2 lata pandemia, następnie 1,5 roku nauczanie zdalne, wojna na Ukrainie, my mamy aż 97 uczniów z Ukrainy, także to wszystko szkołę wywróciło do góry nogami. W tym momencie chcielibyśmy dotrwać do końca roku szkolnego, a od następnego roku, od września musimy naprawdę podjąć bardzo, bardzo takie ważne, bardzo dużo działań dotyczących zarówno podniesienia jakości pracy szkoły, sprawy wychowawcze, sprawy psychologiczne, gdyż młodzież z Ukrainy naprawdę wymaga tego i to są główne nasze cele. W dodatku, jak zapowiada starosta, tę szkołę oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach czekają remonty. Będziemy robić łazienki w Centrum Kształcenia Praktycznego. Także w tym roku będą te łazienki zmodernizowane, ładne, nowoczesne. No i mamy dalsze plany rozwoju tej placówki, ponieważ chcemy tam też zrobić taki mały dziedziniec, zrobić chodniki. Także myślę, że dyrektor zadba o to, żeby ta placówka ładnie się dalej rozwijała. Nowego dyrektora ma zespół szkół numer 1 w Nowej Dębie. Na tym stanowisku Roberta Suskę zastąpił dotychczasowy zastępca dyrektora w szkole podstawowej Zbigniew Wolfowicz. Myślę, że sobie poradzi, bo jest człowiekiem odpowiedzialnym, jest człowiekiem zaangażowanym dotychczas w to, co robił i myślę, że będzie tak samo w wypadku liceum, a my będziemy robić wszystko, żeby mu pomóc, żeby to liceum się
rozwijało. Duże wyzwania remontowe szykują się w mieszczącej się przy tej szkole poradni psychologiczno-pedagogicznej. W tamtym roku zaadoptowaliśmy część budynku w zespole szkół numer 1 pod potrzeby poradni, ponieważ ta poradnia dotychczas była w budynku pana burmistrza, tam gdzie jest przychodnia zdrowia, i tych pomieszczeń jest mało, więc chcemy, żeby tych pomieszczeń było więcej. Będzie usytuowana w dogodnym miejscu, w centrum miasta, na parterze i pierwszym piętrze. No i liczymy na to, że w ramach Polskiego Ładu uda nam się w tym roku tą poradnię tam przenieść. Będą przestronne pomieszczenia. Tak jak mówię, jest już parter, jest oddzielne wejście. Starosta podpisał również umowę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie na utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, która będzie mieściła się właśnie obok poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na to zadanie z województwa udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 800 tysięcy złotych. Środki własne starostwa to 50 tysięcy złotych. Zespół szkół imienia Stanisława Staszica w Tarnobrzegu zaprosił tegorocznych ósmoklasistów do siebie, aby zaprezentować swoją ofertę kształcenia i atmosferę, jaka panuje w szkole. Wszystko po to, aby zachęcić młodych uczniów do kontynuowania nauki właśnie w popularnym Górniku. Okazją do zaprezentowania tak oferty kształcenia, wyposażenia szkoły, jak i panującej atmosfery był dzień otwarty. Z tej okazji uczniowie i nauczyciele Górnika przygotowali dla ósmoklasistów szereg atrakcji. Oprowadzili ich również po szkole i klasach, aby mogli zobaczyć, w czym tkwi siła Górnika. Jest sporo tych kierunków. Generalnie prowadzimy kształcenie w technikum w twardych zawodach. Twardych, tak zwanych, to są mechaniczne, elektryczne, ale również od 3 lat prowadzimy technika programistę, bardzo popularnego w naszej szkole. No nie wymieniając na przykład nowego również kierunku w liceum, też matematyczno, klasa matematyczna z elementami programowania. Chcemy w tym roku taką klasę otworzyć. Dużą popularnością co roku cieszy się również klasa o profilu mundurowym. Na nabór narzekać nie można. Jak do tej pory nabór mamy bardzo dobry. W poprzednim roku szkolnym udało się, że całą klasę otworzyliśmy o kierunku mundurowym. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. Ósmoklasiści, którzy odwiedzili zespół szkół, zostali zaproszeni między innymi do klasy, w której prowadzone są zajęcia dla techników pojazdów samochodowych. Tutaj mamy tablicę, która pokazuje system zintegrowany typu Motronik. Można tutaj ustalić kąt przechylenia zapłonu w różnych warunkach, na przykład obciążenie silnika, tutaj mamy obroty. Tutaj mamy kąt przechylenia przepustnicy. Niech kolega pokaże tutaj. Tutaj widać, jaki mamy. Teraz się zmienia. Tu jest jeszcze temperatura silnika, to też można zmienić. Możemy na przykład usterki jakieś, na przykład niedziałająca przepustnica. Teraz się nie przechyla, widać. Teraz się przechyla tutaj ładnie. Zaproszeni goście zajrzeli również do klasy, w której uczą się przyszli graficy. W tej sali przede wszystkim młodzież uczy się drukować. Drukować, obrabiać. Wszelkie wydruki, które są tutaj wykonywane, są wykonywane na potrzeby szkoły. W szkole wszystkie plakaty, dyplomy, zaproszenia robią graficy. Przykłady mamy tutaj tak naprawdę na biurku. Jeśli chodzi o maszyny, to maszyny mamy takie, gdzie jak dzieci idą na praktykę, to mówią, że no, rzeczywiście maszyny mamy takie, w jakich występują w małych firmach poligraficznych, więc nie ma tu problemu, że dzieci idą na zajęcia jakieś czy praktyki i później nie potrafią się odnaleźć, bo jakieś mamy przestarzały sprzęt. No w tej chwili byłem z grupką w Irlandii, tam dzieci na praktyce na przykład w drukarni były bardzo zadowolone, zresztą szef drukarni też jest bardzo z nich zadowolony, mówi, że pracują aż za szybko jak na irlandzkie warunki, więc mam nadzieję, że kierunek jest atrakcyjny dla młodzieży. Podczas dnia otwartego nie zabrakło różnego rodzaju pokazów, między innymi z udzielania pierwszej pomocy. Swoje drzwi dla ósmoklasistów otworzył także zespół szkół numer 2 w Tarnobrzegu, czyli popularny rolnik. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowe egzaminy końcowe i mogą już rozpocząć poszukiwania szkoły, w której będą kontynuować swoją naukę. Dlatego też, chcąc ułatwić im wybór, zespół szkół numer 2 w Tarnobrzegu zaprosił ich w swoje mury.
zapraszamy ośmioklasistów do nas, żeby zapoznali się z atmosferą naszej szkoły, żeby zobaczyli, co u nas jest ciekawego. Dzisiejszy dzień otwarty przebiega pod hasłem zdrowie, więc to zdrowie przewija się w wielu salach. Znajdzie się pewnie wiele takich ciekawych rzeczy, jak na przykład zdrowe maseczki, zdrowe przekąski, nawet grilla zaplanowaliśmy zdrowego. Ponadto ósmoklasiści mogli wziąć udział w wycieczce po licznych pracowniach, w których prezentowane zostały najważniejsze kierunki kształcenia. Dużą popularnością cieszyła się pracownia architektury krajobrazu. Zajmujemy się projektowaniem ogrodów, a także przestrzeni tarasowych i aranżacją tej przestrzeni tarasowej, jak również wykonujemy prace plastyczne, tak jak tutaj widzicie Państwo, które wykonują uczennice, jak również wykonujemy bukiety florystyczne, różne aranżacje florystyczne i teraz obecnie tu dziewczyny przedstawiają obecnie bardzo mocne flower boxy. I oprócz tego na kolejnym stanowisku można sobie zobaczyć, że uczennice wykonują rzuty z góry, a także wizualizacje i przekroje, które posłużą kiedyś po prostu zwizualizowaniu, wyobrażeniu przestrzeni w odpowiednim ogrodzie albo przestrzeni wiejskiej. Tegorocznie absolwenci szkół podstawowych, chcący kontynuować naukę w tarnobrzeskim rolniku, będą mogli wybierać spośród 9 kierunków kształcenia. Poza wspomnianą architekturą krajobrazu, szkoła zachęca do nauki m.in. w technikum ekonomicznym, hotelarstwa, logistyki, spedycji, turystyki czy w technikum eksploatacji portów i terminali. Mogę powiedzieć tyle, że nasi absolwenci w szkole po zdaniu matury od razu znaleźli pracę bez problemu. Posiadają dwie kwalifikacje. Mamy super nauczycieli, zawodowców. Bardzo serdecznie polecam. A już niebawem utworzony zostanie kierunek pod nazwą Technik Analityk, dzięki podpisanej niedawno współpracy pomiędzy szkołą a zakładami chemicznymi Siarkopol. Jest to kierunek, którego nie ma aktualnie tutaj na naszym rynku pracy i szkoła zdecydowała, że chce popularyzować zainteresowanie młodzieży dziedziną chemii. W związku z tym tutaj partner, którym jest Zakład Chemiczny Siarkopol, zobowiązał się, że w ramach współpracy wyposaży pracownię analityczną w szkole oraz będzie możliwość wyjazdów studyjnych, zajęć w laboratorium chemicznym właśnie tam w Siarkopolu na miejscu pod okiem fachowców, którzy są tam zatrudnieni. W trakcie dni otwartych uczniowie rolnika przygotowali także program artystyczny. Dwudziestu siedmiu wystawców w ciągu 2 dni prezentowało swoje niepowtarzalne wyroby i pasje podczas 3 edycji Tarnobrzeskiego Festiwalu Rękodzieła i Rzemiosła. Wydarzenie odbyło się na placu Bartosza Głowackiego. Organizatorem 3 Tarnobrzeskiego Festiwalu Rękodzieła i Rzemiosła była Fundacja Mieć Pasję. Bardzo się cieszę, że 3 edycja doszła do skutku. Mamy bardzo dużo osób obserwujących i kupujących, także to jest tak na niesłychany plus. Stoiska są bardzo różnorodne, bo praktycznie powtarza się asortyment i to jest też takie motywujące, bo można, myślę, że każdy, kto przechodzi, może sobie wybrać coś dla siebie. Na pewno zbliża się Dzień Matki, Dzień Dziecka, komunie, wszelkie inne uroczystości, więc na pewno każdy znajdzie jakiś taki niepowtarzalny prezent, jedyny w swoim rodzaju, bo tak jak rękodzielnicy mówią, nawet 2 rzeczy zrobione tak samo, one są mimo wszystko inne. Co w tym roku zostało zaprezentowane przez lokalnych rękodzielników? Świece sojowe, wszystkie naturalne,
pakowane różne jako giftboxy, jako małe podarunki, takie podziękowania dla gości albo małe upominki. Przede wszystkim takie gliniane wyroby, które są przeze mnie własnoręcznie robione. Domki, które uwielbiam, są to domki typu lampiony, na tea lighty, na świeczki. No i przy tym jeszcze różne talerze, kubki, półmiski. Prezentuję tutaj wyroby rękodzielnicze razem z moją siostrą. Są to wyroby przy użyciu metody zaplatania makramy oraz szydełka. Mamy kolczyki, mamy torebki, nerki, biżuterię, naszyjniki, ozdoby ścienne. Ale to nie wszystko, bowiem na placu Bartosza Głowackiego można było nie tylko podziwiać i zakupić obrazy, rzeźby, wiklinę papierową, ceramikę czy odzież, ale także skosztować tradycyjnych wyrobów. Jak wspominają sami wystawcy, taki festiwal to ważna inicjatywa, którą należy kontynuować w następnych latach. Jest to świetna impreza, chociażby nawet, że my rękodzielnicy możemy pokazać się naszym mieszkańcom, zaprezentować co robimy, co tworzymy i to sprzedać. Świetnie można się rozeznać, co w ogóle w rejonie można kupić, bo tak naprawdę internet jest duży i gdyby nie takie imprezy, my byśmy nawet nie wiedzieli, że można kupić makramy, świece, obrazy i wszystkie te inne rzeczy, które tutaj dzisiaj widzimy. No, bardzo fajny pomysł, dlatego że jest bardzo dużo ciekawych ludzi wokół, którzy chcieliby pokazać swoją pracę, swoją pasję przede wszystkim. Media społecznościowe to są troszeczkę takie, no takie płaskie, nie wiem jak to inaczej nazwać. Natomiast tutaj mamy trójwymiar, możemy to dotknąć, poczuć, zobaczyć, oglądnąć. To inaczej całkiem wygląda. Dodatkową atrakcją festiwalu było wspólne wyplatanie drzewka makramowego przez mieszkańców Tarnobrzega. Plac Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu na moment zamienił się w Soplicowo za sprawą licznych fragmentów Pana Tadeusza, jakie w minioną niedzielę zostały przypomniane mieszkańcom przez uczniów tarnobrzeskich szkół katolickich. Bieżący rok decyzją Rady Miasta Tarnobrzega został poświęcony Walerii i Janowi Feliksowi Tarnowskim. To właśnie to małżeństwo odpowiada za powstanie kolekcji dzikowskiej, a także zamkowej biblioteki, w której przed laty znajdowało się wiele cennych dzieł. Chcąc upamiętnić działalność pary tarnowskich, Fundacja Serce Lasowiackie wraz z tarnobrzeskimi szkołami katolickimi zorganizowali wydarzenie pod nazwą Ożywiona Biblioteka. Chcemy, żeby właśnie ta ożywiona biblioteka i te arcydzieła, które się tutaj znajdowały przez lata, a tym największym arcydziełem jest Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, żeby ożył, żeby tarnobrzeżanie mogli zapoznać się z wersją żywą, radosną, przekazaną przez młodzież ze szkoły katolickiej, która bardzo się zaangażowała i mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Myślę, że maj to taki miesiąc bardzo związany z Tarnobrzegiem, związany z wieloma historycznymi wydarzeniami w kraju. Miesiąc bibliotek, więc co najmniej trzy okazje były ku temu, żeby dzisiaj zorganizować czytanie Pana Tadeusza na rynku. Złożenie wszystkich faktów w jedno spowodowało, że przygotowaliśmy dzisiejszą uroczystość. Podczas niej uczniowie zaprezentowali krótkie scenki teatralne inspirowane dziełem Adama Mickiewicza. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Lecz trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Tymi oto słowami Mickiewicz rozpoczyna Pana Tadeusza. Akcja utworu obejmuje 5 dni 1811 roku. Jeden dzień 1812. Kurczę, ale to było dawno. Wydarzenia rozgrywają się na Litwie, w Soplicowie, w posiadłości sędziego Soplicy. A gdyby to tak trochę uspółcześnić? No. Na przykład jest akcja w lata 70. albo 80. O, jest rok 1986. Tadeusz wraca do Soplicowa. Genialne. Inicjatorzy akcji popularyzującej Pana Tadeusza nie zapomnieli oczywiście o zaproszeniu mieszkańców do wspólnego poloneza, z którego ci chętnie skorzystali.
Wydarzenie zostało zwieńczone wspólnym czytaniem epopei narodowej. I na dzisiaj to już wszystko. Zaraz po wydarzeniach zapraszam Państwa na sport, następnie na programy Bardzo Kulturalnie i Pytamy Wprost. A we wtorek, 31 maja o godzinie 15 na retransmisję ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega, a tuż po niej na premierowe wydanie programu Tacy My, a także kolejny odcinek z cyklu Nasza Historia. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o tym, co się dzieje w mieście i regionie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.